22 listopada we Włocławku doszło do 88. w historii bitwy Anwilu ze Śląskiem Wrocław. Mecz rozgrywany pod hasłem Szacunek i Wsparcie obserwowali zawodowi żołnierze oraz rodziny poległych bohaterów. Amerykanie rzeczywiście kochają tylko to, co duże i imponujące, to kolejne mecze reprezentacji Polski powinny być rozgrywane w hali mistrzów. Na oczach selekcjonera Mike'a Taylora włocławska publiczność dała takiego czadu, jakiego nie powstydziliby się nawet Rolling Stonesi. Gra koszykarzy także emanowała energią, więc wszystko złożyło się w jedną wspaniałą i robiącą wielkie wrażenie całość. Do przerwy 42-36 prowadził Śląsk. W trzeciej kwarcie 12 punktów zdobył jednak Dawid Jelinek i sytuacja Anwilu się odmieniła. Grający dojrzale włocławianie otwierali ataki amerykańskiego zaciągu Śląska i mecz, choć zacięty, to zmierzał do pozytywnego dla gospodarzy finiszu. W końcówce decydujący okazał się spokój Fiodora Dmitriewa i Roberta Tomaszka. Starsi panowie dwaj zaprzeczyli upływającemu czasowi i pokazali młodzieńcze atrybuty. Celne oko, szybkie ręce i dynamit w nogach. Ostatecznie Anwil wygrał ze Śląskiem 82-74. Święta wojna dla Włocławka.